Chociaż w terenie zabudowanym noszenie elementów odblaskowych nie jest obowiązkowe, policjanci przekonują, że po zmroku zawsze warto mieć na sobie coś, co pozwoli kierowcom zauważyć nas z dużo większej odległości. Osoba nosząca odblask jest widoczna dla osoby kierującej pojazdem, jeśli ma oczywiście poprawnie ustawione światła z odległości nawet 150 metrów. Jeśli takich odblasków nie ma, odległość ta może spaść nawet do 30-40 metrów. Oczywiście zachęcamy, żeby takie odblaski nosić, bo odblaski naprawdę ratują życie. Dziś policjanci z Komendy Wojewódzkiej zachęcali przede wszystkim dzieci z przedszkola nr 1 w Bieruniu, które mogły się dowiedzieć, że odblaski powinno się nosić na wysokości nadgarstka lub kostki od strony jezdni. Mam też nadzieję, że ci mali odbiorcy zrobią dobrą kampanię edukacyjną u siebie w domach i przekonają babcie, dziadków, siostry, rodzeństwo, braci, rodziców do tego, żeby jak jest ciemno, żeby mieli te odblaski, żeby mieli te elementy, dzięki którym będą widoczni z daleka. Przy okazji akcji edukacyjnej w przedszkolu swojej 18. urodziny świętował Sznupek, maskotka Policji Śląskiej. Dzieci odśpiewały jubilatowi 100 lat i wręczyły tort. Nie zabrakło też wspólnych zabaw. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że 18. urodziny Sznupka obchodzimy właśnie w Bieruniu i tutaj w naszym przedszkolu. Z racji tego również, że dziewczynka, która zaprojektowała Sznupka, to jest bierunianka. Od 18 lat Sznupek towarzyszy policjantom przy akcjach edukacyjnych, a dla dzieci jest dużą atrakcją.